ma przyjemność. Jest ten automatyzm w jego skokach i oby także było to potwierdzone w tej próbie. Jest sprzyjający wiatr, Jakub Wolny już w powietrzu. Ładnie, daleko, daleko! Piękny skok Kuby Wolnego i będziemy mieli na pewno Polaka na czele. Myślę, że Kuba po tym skoku wyprzedzi swojego kolegę z reprezentacji, bardziej utytułowanego Dawida Kubackiego, bo miał nad nim dość dużą przewagę, 3,2 punktu po pierwszym skoku. I teraz skakali w podobnych warunkach wiecznych z tej samej platformy startowej, a Jakub Wolny skoczył tylko pół metra krócej od Dawida, 126,5 tutaj zmierzono mu w tym skoku i pewnie on teraz będzie nowym liderem. No ale to nas nie martwi, Grundrze Polak na czele, tak jest, Jakub Wolny, 3,5 punktu więcej niż Dawid Kubacki, jest uśmiech na twarzy, bo będzie pierwsze w karierze po